New homers. Cześć, tu Ewa Balkoniara. Dziecko jest w placówce, więc mogę opowiedzieć Wam o ranie dorosłego człowieka. Pamiętam, kiedy życie zaczęło wydawać mi się skomplikowane. Kiedy zobaczyłam, albo lepiej byłoby powiedzieć, doświadczyłam tego, jak determinują nas wczesne rany. Spędziłam na terapii psychoanalitycznej 10 lat. Obsłowałam więc z tym, co determinuje moje zachowania, widziałam wyraźnie, co determinuje innych. Tamte rany wydawały mi się ostateczne, jak fatum, jak ukrzyżowanie, które dokonało się w czasach, których nawet nie pamiętam. Mama, tata, lata osiemdziesiąte, ich błędy, ich rachunek. Chcieliście dla mnie lepszych przedmiotów, bo sami kiedyś marzyliście o lepszych piórnikach. Chcieliście dla mnie lepszych przedmiotów, bo moje przedmioty świadczyły o Was. Chcieliście, żebym zobaczyła europejskie stolice, bo to inwestycja w wersji minimum, która zmotywuje mnie do nauki angielskiego, a w wersji maksimum pochwalicie się kiedyś dzieckiem na zagranicznej uczelni. Niech z Was. Ale ja niestety powstałam z czegoś innego. Z tego, co było pomiędzy waszymi słowami, między zdaniami, cała jestem zbudowana z tego napięcia cichych godzin, a czasem dni. Po kiedy mama płakała w sypialni, a tata jechał gdzieś samochodem. A poza tym, mama była niedostępna albo nadopiekuńcza, tata zapracowany i nieosiągalny. Mama opowiadała mi o rzeczach, o których nie powinna. Przykuta do kuchni, gotowała, pomyślała, że tego chcemy, że musi. A my jedliśmy wszystko, bo myśleliśmy, że musimy i że ona tego chce. Mama zaś chowała, coś nigdy nie pozwoliło się do niej zbliżyć. Miała swoją tajemnicę, a jej tajemnica stała się moją. Z tą tylko różnicą, że ona ją znała, a ja zostałam skazana na poszukiwanie, czym jest to, co wchłonęłam od niej. Tata albo zdradzał, albo pił. Albo wymagał, żeby było się i ładną i mądrą. Albo ta nie ma dziura po ojcu. Oto fundament każdej biografii. Nie dostałam czegoś, coś mi zabrano. Widziałam coś, czego nie powinnam widzieć. Albo słyszałam, albo podejrzałam. Byłam czystą kartką, ale zdarzyło się coś. Tworzą się kompletne puzle. Wszystko do siebie pasuje. Jestem taka, bo coś mi zrobili rodzica. Pamiętam ten uroczy okres, kiedy nie byłam sprawcą ani ofiarą. Rany były poważne, determinujące, okej, okay. ale o święta naiwności. Wydawało mi się, że są najgorszymi, jakie mnie spotkają. No więc to są te pierwsze rany. Jesteśmy jeszcze tacy niewinni. A potem dochodzą kolejne rany. Rany dorosłego życia. Tak je nazywam. Do tego, co nas determinuje, dochodzi to, co zrobiliśmy sami, już po terapiach, po spowiedziach, świadomi, jak nam się wydaje, trochę lepsi niż poprzednie pokolenie, z tak zwanymi narzędziami, self-carem, świadomością granic, z mindfulnessem. I z tym wszystkim stajemy się czyjąś życiową pomyłką. Mąż nas zdradza, partner zostawia dla młodszej, żona staje się innym człowiekiem. Zostajemy za nią w tyle i mniej od niej zarabiamy. Krzywdzimy albo jesteśmy krzywdzeni. A uczciwie mówiąc jedno i drugie. Mąż nie zarabia. Czy umiem go mimo wszystko szanować? Żona nie chce seksu. Po dziecku stała się taka pragmatyczna i bez libido. Twoja matka niszczy nam życie. Jesteś jak swój ojciec. Mieliśmy być ocaleni, a nie jesteśmy. Robimy rany. Nie dojrze już wcześniej, nie było łatwo, bo przecież te wzorce rodzinne takie trudne. Nie umiem być blisko. Boję się opuszczenia. I tak dalej. To teraz dochodzą nowe rany. Te, których się nie rozumie jeszcze bardziej, bo się było świadkiem ich zadawania. Potrafimy być dla siebie nawzajem podli. O kurwa, nie wzięłam paragonu z apteki. Jak udowodnię w sądzie, że kupiłam i buprom dla dzieci i witaminę D? Muszę podzielić 17,50 na pół. Masz romans. Nie mam. To dlaczego odchodzisz? Kim jest Tomek z twojego telefonu? A zresztą nieważne, przecież i tak się rozwodzimy. Nagle żyjemy tak głupio, jak nie chcieliśmy. Dwa lata temu nazwałaś mnie debilem. Ty rok temu mnie idiotką. Nigdy mnie nie kochałaś. Nie spakowałeś dziecku rękawiczek. Dlaczego chociaż raz nie możesz umyć jej włosów? Dlaczego wchodzisz jak do siebie? Już tu nie mieszkasz. Że to spierdalaj, sam spierdalaj. Chcesz pieniędzy? Ile? Pytam się ile. Może od razu weź wszystko? Zapłać za basen. O wiele łatwiej być na ringu, trudniej z niego zejść i płakać w łóżku z niewiadomą i z raną. Potem spotyka się drugą osobę z raną dorosłego człowieka i jego uwarunkowaniem. My mamy dzieci. On też ma dzieci. Mamy rozwody, byłych małżonków, teściów, rzeczy niezabrane z garażu, prace domowe długi i marzenia. Marzenia o pokochaniu kogoś. Bo właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, na czym ta miłość polega, bo mamy dzieci i one nas nauczyły, że miłość to przestrzeń i dobroć. Właśnie taka powinna być miłość powiedziałam sobie po urodzeniu dziecka. A teraz tak będę kochać, to jest moja destynacja. Marzę o miłości. Ja już naprawdę tym razem umiem kochać. Dopóki nikt nie podchodzi do moich ran, miłosny rynek wtórny jest polem minowym. Wszyscy zawsze w manewrze. Wiesz, co? Musimy porozmawiać. Nie wprowadzaj się. To będzie bardzo trudne. Nie wiem, czy chcę. Już to przerabiałam. Nie będziesz macochą dla moich dzieci. Dzieci nasze sumienia. Czy moje marzenie o miłości jest egoizmem? Czego ona by chciała? Czy mam prawo wchodzić w nowy związek? Odeszłam od jej ojca bez konsultacji z nią. Musi iść przecież tam, gdzie ja. A jeśli zafunduję jej kolejną ranę? Co jeśli będzie patrzyła na upadek drugiego związku? Kim się stanie przez moje decyzje? Nie jestem pewna, za mało go znam. Przecież to jest życie. Wszystko przyjdzie niespodziewanie z nienacka. Bo jeśli raz zdarzyło się zło z jednym człowiekiem, dlaczego teraz miałoby się nie zdarzyć? Nie wiem, co robić i nie wiem, co czuję. A może potrzebuję po prostu więcej czasu. Czasu na co? Ile mam właściwie czasu? Może bardziej niż kochać, chcę się bawić. Może chcę tylko coś poczuć. Ale tylko raz. Dziś, w następny piątek. A potem, nie wiem. To gra. I ja nie dam sobie zbić pionka. Wszystko mi coś przypomina, wszystko mi zagraża, odsyła do przeszłości. Nagle okazuje się, że ja już nie umiem, nie chcę, wolę sama. Nie wiedziałam, że stałam się kimś, kto nie chce być dotykany. Mam głowę w marzeniach, których sama nie umiem zrealizować. Co, jeśli nasze dzieci się nie polubią? Może lepiej byłoby udawać, że nie było między nami żadnych SMS-ów? Chciałam coś poczuć. Ale tylko przez chwilę, bo chwila nie będzie miała konsekwencji, a my nie chcemy konsekwencji, bo już wiemy, że żadna logika, żadna intuicja, żaden wgląd, ani doświadczenie ich nie przewidzi. Chcemy odbarczyć tę miłość, czyli skrócić ją do jednej naiwnej, infantylnej chwili, tak troszeczkę się nasycić, zanim nas pozostawi z nową dorosłą raną. Więc jesteśmy takimi głodnymi cwaniakami. Dzięki mówiła do Was Ewa Kaleta. Wszystkie odcinki balkoniary znajdziecie na newhomers.pl i bezpłatnych platformach streamingowych.